Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na kanale MC Records. Ja jestem Koci. Znajduję się dzisiaj w bardzo ciekawym miejscu i moim gościem jest również ciekawy gość. Z tego co się dowiedziałem, jest to pierwszy wywiad, jaki będzie oficjalnie z nim przeprowadzany. Jest to Charles Blantes, reprezentant Radomia. Siemano. Siemano, pozdrówki. Słuchajcie, na początek może byśmy zaczęli od, żebyś powiedział, gdzie my się w ogóle znajdujemy. Bo widzę, że w ogóle jestem tu pierwszy raz, miejsce ma mega klimat, widać, że ma też za sobą sporą historię, także może byś opowiedział co nieco, my tu jakieś przebiteczki zrobimy dla widzów, także tutaj będą widzieć, nie? Jasne. Jesteśmy na ulicy Fabrycznej w Radomiu, mamy tutaj swoją próbownię, swoją w sensie z zespołem Rapto. Miejscówka i ogólnie budynek ma sążną historię. Była tutaj wcześniej siedziba Radoskuru. Teraz dużo hal na wynajęcia. Mamy tutaj próbownię my, ma też zespół Alisti dwa piętra wyżej. Także klimat tutaj sprzyja twórczości ogólnie. Przed nami tutaj urzędował zespół Christ Hall, w którym wcześniej właśnie grał nasz gitarzysta Miłosz i basista Pieczara. No i my tak jakby po nich tutaj przejęliśmy tą salkę. Trochę ostatnio ją staraliśmy się odświeżyć i trochę taki no delikatny... Widać. Także no jest w tym momencie tak jak jest, mamy tutaj swoją próbownię, no przynajmniej raz w tygodniu się spotykamy, przeważnie dwa razy. No i właśnie tutaj działamy. Powiedziałeś, że Radoskór, no właśnie, to zupełnie ten taki jakiś duch produktywności tutaj jest. Tak. Chce się robić. Słuchaj, bo jesteśmy przy Rapto. W zasadzie może za chwilę się cofniemy trochę do tyłu, a teraz może byś opowiedział o Rapto, kiedy powstaliście, kto jest w ekipie, czy były jakieś rotacje, czy od zawsze ten sam skład. No, troszkę historii o ekipy i zaraz się może tu potoczy tak, że będę chciał się dopytać o wasze jakieś właśnie udziały w jakichś audycjach, na koncertach, no, ale to może od początku. Rapto ma tak od... Na samym starcie już dosyć ciekawą historię, ponieważ tak, no nas jest tam ogólnie spora gromadka. Jest nas 8, w składzie jest 4 nawijaczy, jestem ja, jest Redzio, jest Kacpa i jest Dominik, ksywka Hi. Na basie, tak jak już wcześniej wspomniałem, Pieczara, Miłosz Likowski na gitarze, na perkusji jego syn Tymon Likowski i tutaj ciekawostka, chłopaczek ma 13 lat w tym momencie. No i na samplerze jest Navi, prawda? No i tak, Miłosz z Pieczarą, oni się znali już wcześniej i grali wcześniej tam w kilku projektach gdzieś tam ze sobą. Kacpa, Redzio i Hi. Oni tworzyli i tworzą w dalszym ciągu projekt Czerwona Kanapa, taki właśnie stricte rapowy. Ja działałem sobie solo gdzieś tam wcześniej, no i z chłopakami też od dawien dawna staraliśmy się jakiś kontakt złapać. No, znamy się od dzieciaka tak na dobrą sprawę i od dawien dawna próbowaliśmy coś ze sobą wspólnie stworzyć. Okay. Tak? Tak, no czy tam nawet jakiś kawałek, gdzieś tam już, wiesz, tematów takich, że piszemy numer, wysyłamy coś sobie, było naprawdę sporo, ale tak, żeby no, doszło coś do skutku, takie finalne, że jest konkretny kawałek, no to niestety się nie udało. No i też Navi, który z kolei jest z takich klimatów bardziej technicznych, no nie? Właśnie tak. Ja bym tu na chwilę ci wtrącił, bo ciekawe, bo skojarzyłem właśnie pseudo. Kiedyś w zeszłym roku nad morzem byłem i dostałem telefon. W ogóle, znaczy najpierw chyba mi napisał, czy miał skądś numer. On właśnie dzwonił Navi do mnie, że... Aha. Że coś może byśmy stworzyli, że on robi trochę drum and bassowe sprawy, coś tam. No trochę się tam opracałem w tym. No ale pamiętam, że jakoś ten temat, wiesz, nie było mnie w Radomiu i nie mogliśmy się tak za ciosem spotkać czy coś, ale była jakaś rozmowa, także jeżeli to oglądasz, to dawaj coś zrobimy, ziom. Nie, no wiesz, powiem ci, że Navi naprawdę takie produkcje właśnie drum and bassowe, które tworzy,
są bardzo fajne i godne polecenia i można z tego coś na pewno, wiesz, wystrugać, no nie, fajnego, także polecam. Polecam wszystkich, wszystkim odzywajcie się do Nawiego, także... Czyli Rapto Łapto więcej, ile czasu? Rok więcej? Dwa? Tak, no i właśnie tak to wyglądało, że my tam chcieliśmy jakoś coś ze sobą zrobić. Miłosz też chciał założyć zespół ze swoim synem i oni tam już mieli wcześniej swój projekt, który się nazywał Czachownica, jak jeszcze Tymek był tam mniejszym dzieciakiem, że tak powiem. Coś tam już zaczęli grać. No i właśnie inicjatywa była taka, że na Nocy Muzeów w zeszłym roku był poszukiwany zespół do zagrania koncertu, tak? No i Redzio z Miłoszem zgadali się tam trochę wcześniej, że właśnie mogliby coś razem zrobić, połączyć klimaty. Bo oni z takiego stricte death metalowego klimatu się wywodzą. Znaczy Pieczara w sumie bardziej z punk rockowego, on w różnych klimatach grał. Miłosz grał też i w regowych zespołach de facto, bo on i grał w Lejdży i w Alistii też grał. No i właśnie doszło do spotkania, zgadaliśmy się, że okej, spróbujemy to zrobić. No nie, był termin 2 tygodnie tak naprawdę przed koncertem. Niewiele czasu. Zrobiliśmy parę takich przeróbek naszych numerów solowych, czy tam właśnie z Czerwonej Kanapy. Nasze teksty połączyliśmy tak tematycznie, które się ze sobą łączyły dokładnie. No i chłopaki, wiesz, zrobili do tego muzykę. To się wszystko fajnie zgrało, dopisaliśmy kilka numerów, no i de facto powstała płyta. My powstaliśmy w takim razie gdzieś tam, no nie wiem, to był kwiecień gdzieś 2018 roku. No i od tamtej pory regularnie, wiesz, działamy, no i nie? Tak jak tu za kulisami rozmawialiśmy, teraz też wspomniałeś, że nagraliście materiał i w zasadzie jeszcze jest gdzieś tam, czeka na... Tak, czeka. No niestety trochę się to w czasie przeciąga, bo tam no, wiadomo jak to jest, no nie? Materiał już od jakiegoś czasu jest gotowy. Kombinujemy jak tutaj zrobić z wydawnictwem, bo no, staraliśmy się gdzieś materiał powysyłać do wytwórni, żeby się pokazać, żeby zobaczyć jaki będzie odzew. No tam różnie to wiadomo. Wyglądało, z niektórych miejsc było odzew, z niektórych w ogóle nic nie było. Także no na ten moment jeszcze jest sytuacja trochę niewiadoma, ale działamy, powoli się to klaruje. W międzyczasie działamy z nową płytą, tak, z nowym materiałem. Wiesz, no mamy co robić, także wiesz, jest wszystko na dobrej drodze. To super. W ogóle tak ostatnio też z Serafem byłem tam na Zakątek, to się teraz nazywa, tam przy Kiri Skłodowskiej, tam gdzie są te wszystkie lokale, co graliśmy w Cargo w zeszłym roku. I w ogóle przechodziliśmy tam i się okazało, że Cargo już jest, że już nie ma Cargo. Nie ma Cargo. I Seraf mówi, patrz, po naszym koncercie zamknęli. No tak, to było wtedy głośno tam, na pewno, było głośno. Ale właśnie, co chcę powiedzieć, chyba tam pierwszy raz, nawiążę przy okazji właśnie do koncertów, pierwszy raz chyba właśnie ciebie widziałem jako Rapto Łapto. I wiesz, ogólnie wielki szacun za, kurczę, oddech i kondycję i w ogóle za po prostu tą emisję głosu. Może byś właśnie opowiedział chwilę o tym, bo z tego, co się mniej więcej orientuję, to gdzieś tam doszkalałeś te umiejętności. No tak, no wiesz, no kwestia emisji głosu to jest de facto kwestia stricte sportowa. To jest mięsień, aparat, który po prostu jak się ćwiczy, to zaczyna lepiej funkcjonować. Jak wszystko. Także tutaj no, nie ma jakiejś, wiesz, wielkiej filozofii. Po prostu wystarczy odpalić sobie parę filmików na YouTubie, nabrać dystansu do siebie na pewno, bo wszystkie te ćwiczenia wokalne, które się wykonuje, one no, brzmią w tym wykonywaniu dość dziwnie, śmiesznie i no, to też jest ta granica jakiegoś przełamania się, tak? Że wiesz, no nie wiem, nawet wśród sąsiadów, czy gdzieś tam wśród rodziny, że wstajesz i robisz tak i pół dnia latasz i kurde cały czas robisz jakieś głupoty, tak? Także no jak ktoś patrzy z boku, to może wyglądać to dziwnie, ale efekty są, no i cóż, no i po prostu to ćwiczenia proste od prostych po jakieś tam bardziej skomplikowane. Super, także ja miałem, pamiętam, na studiach jakieś zajęcia też trochę z tego. Także też gdzieś tam mniej więcej to liznałem, właśnie to, co mówisz o tych ćwiczeniach, no ale
tak czy inaczej szacun za to, bo też chyba sam po sobie widziałeś taki progres u siebie. Tak. Znaczy, generalnie u mnie sytuacja wyglądała w ten sposób, jeśli chodzi o emisję głosu, że zacząłem ją ćwiczyć dopiero po nagraniu w ogóle tych dwóch solówek, które mam w tym momencie, no nie? Właśnie zaraz o nich też powiem. Tak. I wiesz, zawsze miałem ambicje i zawsze chciałem gdzieś tam nauczyć się śpiewać. Zawsze moim tak jakby guru to był Miodu, tak? I ja zawsze byłem w niego gdzieś tam wpatrzony, zawsze mi to imponowało i chciałem też umieć śpiewać, tak? Pozdrawiamy cię, Miodulka! natomiast no, miałem gdzieś tam zawsze, czułem tak jakby, że ja mogę wydobyć z siebie głos, ale kurde, miałem tam jakieś blokady, gdzieś to nie tak wszystko działało. I poszedłem do szkoły muzycznej po prostu dla dorosłych w Warszawie, zapisałem się. Pierwsze lekcje to były naprawdę tragedia, no nie? Moja nauczycielka musiała się, pani Magda Krzemińska, pozdrawiam również serdecznie, mega cierpliwością się wykazywała i no... Taka, wiesz, kobieta, która pracuje na co dzień w radiu, która zajmuje się takimi tematami w sumie nierapowymi, ale jeśli chodzi o takie rapowe kwestie techniczne, miała bardzo dużą wiedzę, no nie? Pochyliła się nad twoim przypadkiem, tak. Ze swoją wiedzą? Tak. Wiesz, śmiesznie to wyglądało na pierwszej lekcji, jak przychodzę do szkoły, tutaj siedzi, wiesz, pani w garsonce, wszystko fajnie, pełna kulturka i nagle mówi, no dobrze by było, jakbyś zaczął robić beatbox, no nie? I wiesz, tutaj laska, kurczę, w garsonce, wiesz, i zaczyna, kurde, beatboxować, tak? Także zdobyła tym mój szacunek od razu zdobyła mój szacunek, no i to też był taki pierwszy kontakt generalnie z opinią osoby postronnej, która no, wie, co jest grane w temacie. Tak, takim, tak obiektywnie, nie? Tak, obiektywnie i stricte muzycznie. Fajnie, a ile trwało nauka tam? Tam gdzieś chodziłem, około pół roku do niej chodziłem, później... To było jakoś tak dziennie, czy jak to? Wiesz co, raz w tygodniu przeważnie. Ja wtedy mieszkałem w Radomiu i dojeżdżałem do Warszawy na te zajęcia specjalnie. No to... Opłaciło się. No tak, no wiesz, no to jest... To jest ogólnie proces, tak? To nie jest temat, gdzie przyjdzie ci efekt po tygodniu, czy tam po dwóch, czy nawet, no nie wiem, po miesiącu, tak? W grudniu mi minie w sumie 3 lata takiej, no naprawdę regularnej gdzieś tam praktyki, ćwiczenia. No i to jeszcze też jest, wiesz, daleko w tyle jestem, jeśli chodzi o jakieś takie naprawdę tematy śpiewania, żeby wyjść na scenę i zaśpiewać. Ale jeśli chodzi o rapowe i ogólnie takie mój... tak jakby poziom muzykalności, no to się poprawia, tak? I wiesz, ćwiczenia no, dają bardzo dużo, to polecam każdemu, naprawdę. Super, polecamy każdemu, ja też polecam każdemu, ćwiczcie. Na YouTubie jest tego cała masa, można, ale faktem jest taki, że na początku dobrze jest jednak pójść gdzieś do kogoś, kto tam jakieś pewne niuanse wskaże. Tak. I wyprowadzi, bo faktem, że jak narobi się i ktoś złapie złych nawyków, to później ciężko jest je... No, tak jest z wieloma tak. aktywnościami. No ja tak miałem na przykład, bo ja nawijałem cały czas z gardła, tylko gardłem, no nie? I żeby się przestawić, żeby to jakoś połączyć, zmiksować, czy w ogóle no, mieć kontrolę, kiedy ja w jaki sposób nawijam i robić to świadomie, to potrzeba trochę czasu. Widziałem właśnie dzisiaj, tak sobie trochę zerkałem na YouTube, no rozmawialiśmy przed chwilą, że materiału jeszcze jako tako nie ma wypuszczonego, ale widziałem, graliście w G2 jakoś w tym roku, tak. Jakiś chyba support przed Kękiem, czy coś w tym stylu, czy ogólnie koncert. Tak. I w ogóle tak mówię, patrzę i wy nagle, wiesz, tak jak dzisiaj powiedziałeś, że 4 MC i rzeczywiście, wy we 4 to tam na zajawie i wszystko gdzieś tam mówię, o kurde, wiesz, miało to moc, wiesz, w sensie takim... No ma to rację bytu jakąś tam swoją, no nie? Ma to na pewno, wiesz, no sam fakt, że nas jest tylu, no to no ta energia musi gdzieś znaleźć ujście, tak? A powiedz mi, widziałem gdzieś tam na Instagramie właśnie, że byliście też w Radiowej Czwórce. Jak do tego doszło, tak pokrótce? Radio Czwórka organizuje konkurs, audycję pod tytułem Będzie Głośno. Damian Sikorski jest prowadzącym tej audycji.
No jest to taki konkurs dla młodych kapel. Zespoły wysyłają swoje piosenki, swoją twórczość. Na tej podstawie jury wybiera jakąś tam opcję najlepszą. No i właśnie to jest szansa też na pokazanie się. Tak. Konkurs na zasadzie wysyłania zgłoszeń przez internet. My wysłaliśmy swoje zgłoszenie właśnie na stronie do Radia Czwórki. Jakoś to był chyba marzec tego roku. Na początku gdzieś tam do, jeszcze był jakiś też inny poboczny konkurs gdzieś tam, nie wiem, chyba ze dwa te konkursy były, okay. Już w sumie sam nie wiem. No i gdzieś tam wpadliśmy w ucho, tak? Byliśmy parę razy i w sumie od tamtej pory regularnie na czwórce jesteśmy puszczani. I też dostaliśmy zaproszenie do studia właśnie, żeby powiedzieć trochę więcej o sobie. No nie? A tam live'a jako takiego nie mieliście w czwórce? Nie, do tej pory nie, natomiast po rozmowie i ogólnie tak jak tam zobaczyliśmy, jak to wygląda, była opcja na zagranie akustycznego koncertu, ale no u nas no akustycznie to tak jeszcze ten materiał, który mamy, to no nie miałby takiego wydźwięku i no nie zdecydowaliśmy się, zresztą tam no to dużo też jakichś innych obostrzeń, instrumenty nie takie, nie mamy instrumentów de facto do zagrania tego też. Także no cóż. Ale się jeszcze zdarzy. Tak, tak. I tak jak mówisz, że was puszczają, to spoko, zawsze jest tam. No na pewno, wiesz, to dobrze, że coś się w ogóle zadziało, tak, w tym temacie. Także no cóż, zobaczymy, co tam się... Spoko. I też widziałem, że teraz wtrącę, że byliście u Daniela Adamczyka w audycji Paczka Radomskich. Tak, jakoś w lato byliście, nie? Tak, pozdrawiamy Daniela. Daniel prowadzi audycję w Radiu Radom. Tak, we wtorki od 20 do 22. Też ostatnio miałem przyjemność właśnie tam być gościem. I teraz też od razu powiem w tym temacie, że w środy od 20 do 22 jest audycja Rap Charakter, też na Radio Radom 87 i 7 FM, bądź stream w internetach, także polecamy. Sprawdzać. Muszę go słuchać, jo! Okej, okay, będąc tutaj, no właśnie, i jak w czwórce, w Radiu Radom, jak tam, byliście przez jakiś czas audycji, czy... Wiesz co, mieliśmy, tak, byliśmy na zaproszenie, tak jak wspomniałeś, Daniela. No tak, żeby powiedzieć trochę o sobie. My z Danielem gdzieś tam, no właśnie, znamy się dosyć dobrze, tak, no bo ja tutaj jestem z nim sąsiadem, mieszkamy klatkę w klatkę. Miłosz z nim wcześniej grał w zespole Alisti, no i Alisti, no to jest takim naszym trochę też bratnim zespołem, no nie? Że tak powiem, także pozdrawiamy cały... Pozdrawiamy, zespół. Oczywiście. Alisti. I słuchaj, jeszcze w nawiązaniu do Rapto Łapto, muszę się zatrzymać na chwilę przy kwestii nagrań, jako takich nagrań instrumentów. Chciałbym, żebyś opowiedział co nieco, gdzie rejestrowaliście materiał. No i w sumie chyba zatrzymajmy się przy zespole teraz, zanim przejdziemy do solówek. Materiał nagrywaliśmy pod Krakowem w studiu u Dominika Burzyma. Jest to chłopaczek, co współpracował z chłopakami wcześniej przy nagraniach Christ Halla. No nie, taki właśnie gość, który specjalizuje się w cięższych brzmieniach. Tak, zaczęliśmy nagrywać jakoś w listopadzie, czy tam w październiku zeszłego roku. Bardzo fajnie to się tam zaczęło układać, tak? Najpierw były nagrywane bodajże gitary, chociaż już nie pamiętam, jaka tam była kolejność, ale tak. Było na kilka sesji całość nagrań. My skończyliśmy wokale kłaść w grudniu, pojechaliśmy tam na dwa dni. No i cóż, bardzo fajne doświadczenie, bo też studio bardzo fajne. Wyprawa cała, wiesz, ekipą, z zespołem, tak, śmiechu co nie miara, wiesz, bo no, pierwsza taka w sumie nasza wyprawa, już na to naprawdę czekaliśmy,
no nie mogliśmy się w ogóle doczekać, aż usłyszymy te nagrania, tak? Bo to, no wiesz, tutaj no, warunki są jakie są, koncertowo też to nie zawsze było, wiesz, słychać tak jak no, trzeba. Tak, tak jak sobie wyobrażasz. No dokładnie, to... tutaj z czasem też na pewno gdzieś tam się to polepszy, natomiast no w tym momencie no też to jest tutaj no, harmider po prostu, czasami się robi i no, no nie jest to takie do końca świetne. Natomiast właśnie czekaliśmy na to nagranie, żeby, wiesz... To jest usystematyzowanie też trochę tego wszystkiego, tak? Tak? Zarejestrowanie tak. I wiadomo, głośności, mix, tak? Tak, 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 tak. No i właśnie Dominik no, włożył dużo pracy i naprawdę, jeśli chodzi o brzmienie instrumentalne, to tam jest wszystko na cacy. Z wokalami też jest wszystko super, z tym, że no teraz też mamy też swoje doświadczenia już, jak nagrywać wokal pod takie właśnie cięższe brzmienia, bo dla nas to też była nowość, tak na dobrą sprawę. My byliśmy przyzwyczajeni do stricte nagrywania w klimacie rapowym, gdzie no jest dużo różnic, tak? No jest to jednak cały proces inaczej wygląda zupełnie i brzmienie jest inne przede wszystkim. Także właśnie nagraliśmy materiał w grudniu zeszłego roku. Mix, master dostaliśmy gotowy jakoś chyba w lutym. No, no i od tamtej pory na razie no, są prace na wykończeniowe, że tak powiem. No, nie? Rozumiem. Ale też pracujecie, tak jak mówiłeś, już gdzieś tam jakieś nowe komponujecie rzeczy. No jest już w sumie numerów muzycznie zrobionych chyba ze 4, bo to tak, wiesz, właśnie sam proces twórczy w ogóle w zespole jest ciekawy, tak? Bo tutaj jest dużo osób, każdy ma jakieś inne swoje pomysły, wizje i wiesz, tutaj jedna osoba zarzuca jakiś pomysł, który jest de facto inny niż ktoś tam ma, ale nagle ktoś drugi się podłącza do tego i powstaje coś fajnego, tak? Także działamy, tworzymy i co ciekawe, mimo takich właśnie różnic, no widać tam taką spójność, która się zaczyna wyłaniać, no nie? Bo tak jak w sumie ta pierwsza płyta, no to był taki trochę zlepek, takie trochę na szybko, tutaj wiesz, a druga, no już no, na, nie wiem ile tam nam zejdzie z drugą, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie gotowa. No i cóż, właśnie tak, no fajnie się to klaruje, tak? Super, no to... Tutaj, mimo tego, że jeszcze nie kończymy, wszystkiego najlepszego dla zespołu całego, żeby wam się szczęściło, wiodło i żebyście byli cały czas produktywni i twórczy. Mówiłeś, że leci utwór jakiś wasz, czy też utwory, nie wiem, w czwórce, tak wspomniałeś. A czy ten utwór gdzieś jest też dostępny w sieci? Tylko oni dostali takiego ekskluzywa, żeby go puszczać. Wiesz co, kurczę, nawet w sumie nie wiem, bo mamy kanał na, mamy kanał na SoundCloudzie na razie, gdzie tam wysyłaliśmy, po prostu musieliśmy mieć miejsce gdzieś tam do linkowania. Także wrzuciliśmy sobie na SoundCloud i tam na pewno 4 numery są dostępne do odsłuchania. Aha, okay. Była przez pewien moment gdzieś tam cała płyta do odsłuchu, bo tam ktoś źle coś tam poklikał. Tak, jakiś przeciek. ale teraz chyba są 4 dostępne. Także na SoundCloudzie, tak, można sobie na pewno znaleźć. No i też udostępnień ostatnio Maxflow Records udostępniło nasz kawałek tam na SoundCloudzie też, na ich profilu SoundCloudowym widzieliśmy, no nie? Muszę się troszkę, ja wiem, że SoundCloud jest ogólnie potężną rzeczą, też kiedyś chyba sobie założyłem konto, jakoś tylko tamtego pamiętam, że chyba nic tam nie umieszczałem, pamiętam, że Lucky Loop chyba Rabdom umieścił na swoim, a tam też można odkryć muzycznie i ciekawych wykonawców i beatmakerów, tak? Beatmakerów, producentów, no sporo właśnie producentów wrzuca na SoundCloud produkcję i można poszperać i SoundCloud daje też fajne gdzieś tam odnośniki, no nie? To jest taki plus, natomiast no faktem, że tak jakoś no średnio przyjemne się wydaje jakoś, tak dla mnie przynajmniej i tak może dlatego SoundCloud trochę z boku z tego tytułu. Wiesz co, a mi znowu tak, ale ja akurat SoundCloud kojarzę, że tam jest jakoś ten... Znaczy, tak mi się wydaje, że tam jest mniej stratny dźwięk.
Na przykład w stosunku do YouTube, nie? Tak mi się wydaje. Na YouTubie jakoś na pewno się traci bardzo. No nie, to wiem i to gdzieś tam... Jest takim przemytnikiem może troszkę bardziej wykręconego brzmienia, może więcej niuansów można dostrzec. Nie wiem, zawsze sobie jakoś to tak kojarzyłem. Czy po prostu masz falę, wiesz, wszystko widzisz, co jest i jakoś to tak... Znaczy, wiesz co, mnie SoundCloud się kojarzy też z takim undergroundowym jakoś zupełnie klimatem, no nie? I przez to jakoś, to mi się fajnie to... odnosi, bo jest prosty, jest taki, wiesz, łatwy w obsłudze, nie jest komercyjny i spoko. Także no, platforma myślę, że ma przyszłość, tak żeby, chociaż no, konkurencja też no duża, ale jakoś się trzyma mimo wszystko, także. Słuchaj, właśnie a propos jeszcze tych platform i co sądzisz na ten temat, że muzyka teraz wchodzi jakby w cyberświat i jak się do tego odniesiesz? Czy płyty CD wyginą jak dinozaury ostatecznie i to wszystko przejdzie do... Nie wyginą. To ja jestem święcie przekonany, że nie wyginą. To ja nie pozwolę, żeby wyginęły. Okej. Okay. To ja też nie. A słuchaj... Dopóki ja żyję, to nie wyginą, no nie? A propos płyty, też mi powiedziałeś tutaj ciekawostkę, jak żeśmy jechali, że bity wziąłeś na płycie ostatnio nawet. Tak, te płyty kochasz. Tak. Nie, wiesz co, no powiem ci, że... No fakt faktem, no płyta to płyta. No płyta to płyta, no nośnik to jest nośnik, no masz, inaczej się słucha, ja do płyt mam w ogóle inny sentyment, tak, jak nawet do tych przegrywanych, do tych kurde stadionowych, do tych kurde, wiesz, rąbanek wszystkich, ale płyta to była płyta, jak miałem płytę, to i odsłuch był inny i jakoś, kurczę, ja inaczej odbierałem i szacunek był inny do tego. Zobacz Charles, jest tylko jedna taka faza, że... Idzie w to w ten cybernetyczny właśnie, w cybernetyczną przestrzeń, tego nie unikniemy i zauważ, że jest taka sytuacja, że na przykład na tych platformach streamingowych, nie wiem, masz przykładowo jakieś losowe odtwarzanie, zauważ, że ludzie już teraz w tym naszym całym codziennym pośpiechu mało mają czasu, żeby usiąść i tą płytę od dechy do dechy przesłuchać. Ja na przykład słucham w aucie płyt, więc jeszcze jestem w stanie to zrobić, ale zobacz, nawet jak YouTube przeglądasz, jakiś algorytm ci nagle podpowiada coś i wnikasz w to i nagle jedziesz znowu odnośnie, wiesz, tego jest znaczy, po prostu... Ja się zgadzam z tym, bo no fakt faktem, no, płyt takich, które słucham gdzieś tam od dechy do dechy na wieży, no to jest de facto kilka, tak na dobrą sprawę. Teraz trochę singlowo się to rozgrywa też. No, tak. A natomiast rzeczywiście, no do sprawdzania, no też no, i ze względów jakichś stricte finansowych, tak no nie jestem w stanie sobie kupić tyle płyt, ile bym chciał. Wiadomo. A posłuchać też bym chciał. Jasne. Także słuchaj, no ogólnie cóż, wszystko idzie do przodu, wszystko się zmienia i no jest to gdzieś tam jakimś naturalnym elementem, tak, i wypadkową tego, co się dzieje ogólnie wokół. Na pewno no nie ma to takiego klimatu dla mnie. No nie ma to takiego klimatu. Natomiast jeśli chodzi o dotarcie i łatwość dotarcia i to, co te możliwości stwarzają właśnie dla chociażby, no nie wiem, świeżych artystów, no to jest to na pewno duże ułatwienie, bo ja ze swoją muzą mogę dotrzeć do każdego w tym momencie, gdzie chcę. Jest to tam, no nie wiem, kwestia też jakichś tam działań już promocyjnych, wiadomo, i całej tej otoczki. Natomiast no, możliwość sama istnieje. Wcześniej tego nie było. Mogłem, no cóż bym zrobił. No jakbym nawet nagrał płytę i no nie wiem, no to musiałbym, no nie wiem, co zrobić, żeby do kogoś dotrzeć. Naprawdę. Jasne, to jest ułatwienie. A właśnie jeszcze tak nawiążę do płyt. Zauważ właśnie, bo czemu też na przykład, nie wiem, wyobraź sobie sytuację, wsiadasz do autobusu i wiesz, masz teraz do telefonu wpięte słuchawki i słuchasz sobie tam ze streamingów, tak? Mm-hmm. A kiedyś musiałeś mieć tak dużą kieszeń w szerokich spodniach, żeby Discmana tam umieścić. Tak. Discmana, no ja miałem akurat jeszcze Walkmana takiego, po siostrze dostałem. Siostra duży tam, był? Tak, był duży, taki niebieski w ogóle, że on można było nim trochę grać, no nie. Ale no tak, no kasety też miały swój klimat. Słuchaj, właśnie teraz, jak żeśmy troszeczkę zahaczyli o starsze czasy, Zaczęliśmy tym, co się dzieje u ciebie obecnie i o planach też troszkę powiedziałeś, o koncertach to i o różnych medialnych sprawach.
to cofnijmy się może na początek twojej przygody z rapem, żebyś opowiedział co nieco o tym, jak się zaraziłeś i gdzie zacząłeś jakieś swoje pierwsze kroki nagrywkowo stawiać. No i naturalnie potem byś opowiedział, co nagrałeś, że wyszły dwie solówki, jakoś, żebyśmy tą klamrą rapowo też to ogarnęli. Słuchaj, no przygoda z rapem u mnie zaczęła się no naprawdę jako bąbel, no nie, gdzieś tam, no nie wiem ile miałem, z 8, z 9 lat. Pierwszym kontaktem to była sytuacja, jak moja mama gdzieś tam musiała wychodzić do pracy i zostawiała mnie, wiesz, dawała mnie w opiekę do takiej znajomej, de facto to do wspólnego naszego znajomego, do Marochy. Tak, no i on miał młodszego brata, Piotrka, w moim wieku, no i nasze mamy się tam, wiesz, przyjaźniły i dlatego, wiesz, moja mamuśka mnie tam podsyłała. No i cóż, Marocha nam jako starszy to nam dawał dwa wyjścia, co możemy robić. Mogliśmy się albo robić zapasy MMA, albo rysować graffiti w zeszycie, no nie? I to były dwie rzeczy, które mogliśmy robić, tak? Także wiesz, no ja wtedy byłem takim brzdącym, że ja nie wiedziałem, o co chodzi tam z graffiti i w ogóle, tak? On przynosił coś na kasetach, jakąś muzykę pokazywał nam i ja też słyszałem tylko, że były jakieś wystrzały i o, co to za muzyka, wiesz, tutaj jakaś, kurde, spoko. No cóż, był w tamtym okresie też boom na rolki w Radomiu, dużo osób jeździło na rolkach, Marocha też jeździł. U nas na osiedlu sporo osób jeździło i Skuza jeździł, i Bert jeździł bardzo dobrze, i Potix jeździł, graficiarz na rolkach tam wymiatał. No my też tam jakieś próby na rolkach wtedy miałem. Tak, ale no jakoś tam, no ja tam pokręciłem sobie wtedy trochę kostki na tych rolkach i tak jakoś szybko się to... Porto zdrowie. Tak, szybko się to u mnie skończyło. No i cóż, no i zostało tam jakieś takie zeszytowe graffiti, tak, takie... Od zeszytowego graffiti, bo tak jak mówię, właśnie no, kazał nam coś tam rysować, my nie wiedzieliśmy o co chodzi, także ja tam malowałem, kolorowałem wszystko, tam wiesz, jakieś kurde napisy, miałem tych zeszytów sporo gdzieś tam za mało lata. No i cóż, później doszedł u mnie breakdance do tego, jak chodziłem do 34, w sumie byłem, to była chyba czwarta, piąta klasa był popularny kawałek Bomb Funk MCs, no nie, to wiadomo, freestyle, tak, Maka Maka Mon, no nie, to jak to wchodziło na dyskotekach, kurczę, wieś, to tam kółko się robiło i tam, kurczę, no w 34, jak byłem w piątej klasie, to tam na przykład Belek, który jest piłkarzem teraz, Piotrek Wlazło, no nie, to on tam wtedy tańczył, też coś tam, już mu to wychodziło. Taki jeszcze Karolek był, który teraz chyba na Niedziałkowskiego mieszka, on tam też wtedy, pamiętam, Butterfly'e, kurde, fajne trzaskał. No i w 34 ja tam gdzieś się tym od chłopaków zaraziłem, zacząłem sobie gdzieś tam jakieś próby tańczenia. Później do szóstej klasy przeniosłem się już do mnie na osiedle. No i tutaj u mnie na osiedlu de facto, znaczy no u mnie, no na akademickim była formacja UF, tak? Gdzie tam Małpa wywijał po prostu w tamtym okresie, jak ja patrzyłem, jak on tańczy, no to był kosmos dla mnie. Uliczna formacja. Tak, uliczna formacja, dokładnie. Andrzejek tak samo, no a ostatnio w ogóle widziałem Andrzejka, spotkałem go w Rejowie nad wodą, no nie? Tam są takie skocznie do wody. No to skakał zawsze ze wszystkiego. Tak, skakał zawsze ze wszystkiego i właśnie spotkałem go, mówił o siemano, siemano i kurde, no skakał takie, wiesz, skoki i tak sobie przypomniałem, że wiesz, no Andrzejek u nas tam na rejonie, no to zawsze, nie wiem, skok od latarni na przykład, no, pyk, ciach, tak, albo nie wiem, wchodził gdzieś tam na parapet i salta walił, tak, także no w breakdance'ie oni gdzieś tam zawsze wiedli prym, no i ja tam na nich się zawsze gdzieś tam z szacunkiem patrzyłem. Cezar jeszcze też tam był u nich,
pamiętam, też dobry b-boy. No jakoś tam się później to gdzieś tam przestali chyba trochę działać w pewnym okresie. Ja też za mało lata, my mieliśmy u siebie na osiedlu taką PB się nazywaliśmy, Pionierzy Breka, no nie? Tam każdy ledwo co tam, kurde, wiesz, ale już Pionierzy Breka byliśmy, no nie? Mieliśmy tam, wiesz, maty w piwnicy, kurde, było nas paru. Później poznałem się w gimnazjum z chłopakami, co tańczyli w formacji ETP się nazywali, już nie pamiętam, jakie to było rozwinięcie nawet, ale też co ciekawe, tam był na przykład Eko, który gra teraz na perkusji w JMS Band, no nie? Bo on też ode mnie z osiedla jest chłopaczek i właśnie on też na bani się tam kręcił, bary dobre, wiesz, trzaskał, także fajnie się tam z nimi tańczyło. No ale cóż, no, z biegiem czasu gdzieś tam się zajawka skończyła, no i rap. Z rapem, no gdzieś tam, no to tak jak wspomniałem, no naturalnie z tymi elementami gdzieś to było związane w 34. Już w tamtym okresie wszyscy się tak jakby rapem jarali. U mnie na osiedlu też starsze chłopaki, jak to standardowo w wielu przypadkach bywa, u mnie też odegrali sporą rolę. Była u mnie na osiedlu kafejka internetowa w tamtym okresie i też sporo czasu spędziłem w kafejce internetowej, gdzie ten rap leciał na co dzień. No i cóż, w piątej klasie jak byłem, dostałem pierwszą kasetę rapową, pamiętam, od koleżanki na Mikołajki. To były 3,44 kalibra. To była pierwsza kaseta, później gdzieś tam jakieś parę innych, gdzie tam pozamieniałem, gdzieś tam komuś dałem, coś tam, jakieś, no tak. jakieś niuanse. No i od początku wiedziałem, że mnie wciągnie też w kierunku pisania, żeby samemu gdzieś tam coś tworzyć. No pierwsze teksty to gdzieś tam właśnie jeszcze w 34 jako dzieciak, jakieś takie no najprostsze banały. Sporo, później długo nic. Takim trochę momentem przełomowym były wakacje z ekipą, jak pojechaliśmy sobie, to był chyba 2006 albo 2007 rok, już nie pamiętam dokładnie, do Okuninki. I sporo wtedy urzędowaliśmy w takim barze Guadalajara tam nad Jeziorem Białym. Tam była ekipa taka CKG, oni byli z Włodawy i też wtedy koncert miała ekipa Fanatycy Flow z Lublina. No i tam, Było... chyba klip nagrali w ogóle w tym. Tak. Guadalajara się jara, coś tam było. No i właśnie, wiesz co, i wtedy oni tam coś freestylowali, w ogóle ja wtedy też byłem na tej imprezie i tam któryś mówi, dawaj, leć tam też freestyluj z nimi, no nie? I to był taki pierwszy w sumie gdzieś tam publiczny występ, że w ogóle coś tam zacząłem nawijać do ludzi. No i mi się to spodobało. A wtrącę, że wygrałeś bitwę freestyle'ową. Tak, no wygrałem, ale to wiesz, to był taki... W Radomiu, w tym roku to było, nie? W tym roku, no tak. No, a nie wiem, jakim cudem to się stało. Słuchaj, poziom był taki ale delikatnie melanżowy. Żeby wyskoczyć, trzeba, wiesz, mieć tej odwagi. I tak a propos tych freestyle, dlatego tu napomknąłem. Dobrze. I solo, jak zacząłeś to klecić w ogóle, wiesz, że płyta wersy się pojawiła, to jaka była droga? To trzeba zacząć jeszcze właśnie od tego okresu, jak przyjechałem z Okuninki. No i przyjechałem właśnie z Okuninki, także miałem ten głód, że ja już, to się zbierało we mnie naprawdę w tamtym okresie bardzo długo, ale tak się jakoś czaiłem, bo tam ktoś tam na osiedlu nagrywał, to wiesz, to jakiś buzzer był, to coś tam, tak trochę... Tak. No i tak długo to wszystko trwało. Miałem na osiedlu ziomka takiego, dzika, ksywka dziku. Który no, bawił się Fruity Loopsem, coś tam, jakieś sobie produkcje robił. Zgadaliśmy się z nim, no i cóż, powstał tak jakby duet TNB. Tak, czyli taka natura buntu albo trochę na bakier rozwinięcie. W tamtym okresie dużo czasu gdzieś tam spędzaliśmy na takiej zasadzie, że wiesz, braliśmy laptopa, szliśmy do garażu, on po prostu ziomek puszczał bity i no i freestyle, pisanki, cokolwiek tam, wiesz, przyszło do głowy pod jakiś mikrofon gdzieś tam z kamery pożyczony. No i takie, wiesz, bez też jakichś konkretów, no nie, na początku też to trwało długo.
Przerodziło się to też w tak naprawdę w powstanie płyty takiej, która no nie została gdzieś tam do końca zmiksowana, zmasterowana. Pierwsza właśnie płyta TNB, ona wyszła w 2011. I wcześniej w sumie epka była w 2009, tam chyba było 7 czy tam 6 kawałków jakichś takich, no naprawdę bardzo takich podstawowych, tak, underground, że no tam się jeszcze nic nie kleiło zupełnie. Ta druga z 2011 trochę się tam bardziej zaczęła kleić. No ale cóż, no na właśnie etapie miksu, masteru gdzieś tam się zamuliłem, pewne tematy mnie przerosły, później to trochę odwlekło się w czasie, zacząłem pracować, no i tak już, wiesz, machnąłem ręką na te tematy. Trochę miałem przerwy, no ale cóż, teksty gdzieś tam cały czas we mnie siedziały, także w 2015 roku, gdzieś w 14 końcówka, 2015, jakoś też tutaj o właśnie z obecnym obok Maciejem się spotkałem, no nie? Tak, oni sobie działali wtedy w formacji Na Skraju, nie wiem, czy tam jeszcze chłopaki działają, coś z Na Skraju, czy nie. Ja z nim porozmawiam, z tym Ancymonem tu niedługo, to się wszystkiego dowiem. Tak, i wtedy też chłopaki zaprosili mnie do numeru, bo tam, że tam coś tam wiedzieli, że działam. No i to była taka trochę też iskra, no nie? Ja tam już miałem w tym czasie w sumie sporo tekstów napisanych, ale to, wiesz, poszło, popchnęło mnie trochę dalej. Odezwałem się do Tytusa. No i cóż, zaczął powstawać materiał. Bity właśnie miałem nabicie na pierwszej płycie od Tytusa, od Szura, z którym poznałem się przez internet. No i właśnie takie ten bowskie jeszcze tam od tego mojego ziomka. Wosk, mówię. Tak, wosk. Wosk jako producent, tak, ksywka osiedlowa dzików, jak ja to mówię, tak? No i właśnie pierwsza płyta, no to też taki był trochę zlepek brzmieniowy, ona była nagrywana w okresie, gdzie byłem totalnie w ogóle zmęczony wszystkim, także ona ma to zmęczenie w sobie, no nie, jest dużo wersów, mało refrenów, tekstowo jestem z niej zadowolony bardzo, muszę przyznać, że to tak, jeśli chodzi o lirycznie, jest dużo takich elementów nad które mnie się osobiście podobają, tak? Satysfakcjonują. Tak, ja lubię mieszankę, gdzie są i proste rymy, i trochę słuchacz musi poszukać tam takich niuansów. No nie jest to na pewno płyta, która, no nie wiem, puścisz kawałek i o kurde, to będzie hit, no nie? To jest płyta, gdzie, no ja wiem, że te, wspominając do tego czasu, o którym mówiłeś wcześniej, no mało jest osób teraz, które mogą rzeczywiście dostać płytę i ją przesłuchać od dechy do dechy i jeszcze, wiesz, tak naprawdę, no de facto nie wystarczy wysłuchać raz, tylko z dwa. Przesłuchałeś raz, to nie przesłuchałeś wcale, jest takie powiedzenie. Dokładnie. Także ta płyta na pewno do takich należy. I trzeba gdzieś tam poszukać w niej, wiesz, niuansów takich i smaczków, które są, jeśli chodzi o teksty, bo tak jak mówię, jeśli chodzi o brzmienie ogólnie i takie elementy techniczne, no to no w tym momencie już mam zupełnie inny światopogląd, tak, i inaczej się to kształtuje. A druga płyta? Słuchaj, no druga płyta zaczęła powstawać jeszcze zanim wyszła pierwsza i z drugą płytą była historia taka, że wszedłem na stronę do Kaczmara, tak, do Million Beatsa, zobaczyć co tam on gotuje. Wiedziałem, że jest dobrym producentem, no bo od zawsze był, tak. No i jak wszedłem na stronę, no to się rozłożyłem na łopatki, tak. I no nie myślałem długo, tylko mówię, no nie ma bata, to musi jakoś powstać, tak. Nie wiem, jakim cudem nie było mnie na to stać na początku, w ogóle, wiesz, ale to było na zasadzie takiej, że odpalam na stronie jeden bit, okej, jest, no nie. Drugi bit mówię, nie, no nie wierzę, już wiem, co jest grane, no nie. Trzeci bit mówię, nie, no dobra. Dobra, okej, powstały rzeczywiście trzy jakieś kawałki dosyć szybko, że napisałem. Później był przestój, później gdzieś tam, no też trochę z kwestii finansowych, wiadomo, i jeszcze w międzyczasie dokańczałem tą pierwszą płytę. Także one we dwie przez spory okres czasu powstawały tak jakby równolegle, no nie? To ciekawe jest, ale to też jest ciekawe, że w zasadzie Milion chyba w zasadzie to na całej płycie są jego bity, nie?
Tak, znaczy wiesz, to nie jest na zasadzie takiej, że tak jakby, no nie wiem, on mi tą płytę jakoś wyprodukował. Wiem. Tylko po prostu na zasadzie bitów licencyjnych, tak? Mam wykupione prawa do tych podkładów, wiesz, no zależało mi na tym, żeby mieć materiał taki, żeby mieć z czym grać koncerty i żebym miał pewność, że bit na koncertach zabrzmi, tak, że będzie hulał, tak? Bo różnie rzeczywiście z tymi podkładami tańbowskimi było. A później no, jest na koncercie Muka, tak? Jesteś przyzwyczajony, że tutaj ci fajnie wszystko hula, ten dźwięk, czy tam jakiś bas, czy coś, a przychodzisz na koncert, no i niestety jak coś tam nie działało w miksie, to lipa wychodziła, tak? Suma summarum, tak czy inaczej, nagrałeś przed Berylami materiał z jednym producentem, z Milion Beatsem, tak jak ja z Miodem robimy też na Milion Beatsach, ale ty tutaj byłeś tak jakby pierwszy. Tak, tak. No powiem ci, że wiesz co, no dlatego też to chciałem zrobić, bo faktem, że no wiesz, Milion jest od dawna na scenie, od samego początku obecny i no nie było czegoś takiego, także no i też jest kwestia tego typu, że ja jakoś odbieram jego bity strasznie, tak jakby, że, no ja od razu słyszę, że to jest jego bit, tak? No tak, ma stylówę. Ma stylówę i zupełnie ta jego stylówa mi nie podchodziła do żadnych innych bitów. Także wiesz, nawet jak miałem te cztery kawałki, czy tam trzy właśnie na początku gdzieś tam i czwarty powstawał, mówię, no kurde, no nie dobiorę do tego innych bitów. To już jest, wiesz, jest jakiś, tak, to już musi być w ten sposób, no nie? No i cóż, całość trwała gdzieś ze dwa lata w sumie, od nagrania do wypuszczenia. Gdzieś z rok ta płyta się też przeleżała tak na dobrą sprawę, zanim została wypuszczona. No wiesz, współpraca z Kaczmarem, mimo tego, że była na odległość i przez Messenger, tak na dobrą sprawę, no to naprawdę bardzo, bardzo spoko, no nie, wiesz, jest gościem takim, który no, nie ma tematu w dupie, tylko po prostu, wiesz, służy radą, ma dobre koncepcje, wie, co trzeba poprawić i no cóż, no można na niego, na nim polegać, no nie? Która z tych płyt jest na kanale HMC Records? Właśnie... Pierwsza. Wersy, no tak, no właśnie. Wersy jest na MC Records, z drugą już zrobiłem sobie swój kanał, tak, bo tam, no ja już o pierwszej też myślałem, ale z racji tego, że pierwszą opcją była właśnie wrzucenie na MC Records i tak też z Tytusem się tam dogadaliśmy, że wiesz, pomoże mi w tej kwestii. A słuchaj, mam takie pytanie do ciebie troszkę inne. Jaką masz kogoś takiego, powiedzmy, że no w Polsce, z kim mówisz, wow, z nim bym chciał w perspektywie jakichś tam lat na przykład coś nagrać? Słuchaj, no dla mnie takim... Czy to bardziej rapowo się teraz już gdzieś tam oscylujesz wokół bardziej rapowych tematów, czy z racji tego, że grasz, że tak powiem, w żywym będzie, to troszkę bardziej też gdzieś tam lawirujesz wokół tematów cięższych? Nie. Wiesz co, jeśli chodzi o raperów, z którymi zawsze chciałem nagrać, no to jest na pewno Wojtek Sokół. To jest taki raper, który dla mnie jest guru, jeśli chodzi o teksty w Polsce. To na pewno z nim bym chciał kiedyś nagrać kawałek i na pewno chciałbym nagrać kiedyś kawałek z Agnieszką Chylińską na przykład, no nie? Bo to jest dla mnie, wiesz, też no, wokal zajebisty. Z Miodem na pewno chciałbym nagrać kawałek, ale to myślę w zasięgu ręki i pozdro Miodu i na pewno coś zrobimy. Kurczę, wiesz co, no dużo jest osób, no tak? Ja zdaję sobie sprawę. Ale z takich osób, co bym chciał, to... I teraz troszkę podobnie, myślę, zagadnienie. Na jakim najlepszym koncercie byłeś, a powiedzmy, co byś chciał jeszcze zobaczyć? Tak, że nie byłeś, a że podobno jest sztos i że musisz być na tym koncercie. Wiesz co, no kurde, no temat koncertowy dla mnie to jest w ogóle, uwielbiam. Koncerty to jest no najlepsze. Tak, to jest, jakbym mógł, to bym wchodził co tydzień, wszystkie pieniądze bym na koncerty wydawał, no nie? Słuchaj, no było kilka fajnych koncertów. Mimo, że już trzy dyszki mam z przodu, to w pierwszej piątce jest mój pierwszy koncert, na którym byłem w ogóle ever, tak mniej więcej. To był koncert Big Cyca. Jak nie wiem, miałem chyba tam, nie wiem, z 10, z 11 lat może.
byłem z ojcem nad morzem, no i tam tata chciał sobie trochę pobyć samemu, wiadomo, wiesz, no i mówi, tam jest koncert, to weź tam leć, no nie, ale no ja byłem dzieciak, nie chcieli mnie wpuścić, no to przerzucił mnie przez ogrodzenie, koncert był w takim namiocie, no nie, to ja tam, kurde, pod tym, wiesz, przebijam się, wychodzę, patrzę, nie wiem, co się dzieje, a tam się wszyscy brechtają, no nie, patrzę, o co chodzi, a tu skiba dupę wszystkim pokazuje, no nie, bo on wtedy na koncertach, wieś, to były, tak, szalał i za chwilę kondony rozrzucane, piwo w ogóle, mówię, co to jest w ogóle, zajebiście, jak przyjechałem na osiedle, to od razu kaseta Big Cyca, kurde, wiesz, katowana, także z tej strony ten punk rockowy klimat gdzieś tam takiego wesołego punk rocka mi siedzi w głowie. A propos Big Cyca, to też pamiętam, słuchałem swego czasu gdzieś na Kolonii, kasetę miałem, tam co był numer Zbyszek Kieliszek, Koleżanka Szklanka, nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, pamiętam jeszcze, co były, ale... Tak, ale te wszystkie, Makumby, nie Makumby, wszystko, no nie, no Big Cyca ogólnie zawsze na propsie. I to jest koncert, gdzie byłeś bardzo młody, a rapowy jakiś taki najbardziej, co ci utkwił? Wiesz co, no na pewno NASA koncert był takim koncertem dla mnie też przełomowym. W Stodole byłeś? W Stodole. To no. Ja też tam byłem. No w Stodole, nie wiem, to był 2007 chyba czy tam, no. Jakoś tak. Pamiętam, że nas miał być rok wcześniej jakoś i go nie było i był w 2007. No NAS jest ogólnie moim też guru, jeśli chodzi o amerykański rap, tak? No to on jest na pewno w pierwszej trójce, w pierwszej piątce gdzieś tam na 100%. NASA. Czyli z nim też byś nagrał? No oczywiście. Jakby była tylko okazja, to walę w dym, no nie? A powiedz, z takich, co... Wiesz, że robią dobre show, ale jeszcze nie widziałeś i chciałbyś zobaczyć. Z raperów czy ogólnie? Ogólnie. No na pewno Slipknot. To Slipknot jest zespołem też moim w ogóle ulubionym de facto, jeśli chodzi o takie cięższe brzmienia. Był koncert niedawno pierwszy w Polsce i w lutym grają, także w lutym mam nadzieję, że ich zobaczę. Na pewno chciałbym jeszcze raz zobaczyć Limp Bizkit. Byłem na ich koncercie w 2013 roku, no to też no, miazga. Na Tool na pewno chciałbym pójść, no jest kurczę. Jest tego od groma. Na wszystko chciałbym pójść, na wszystko chciałbym pójść, naprawdę. A najbardziej to lubię takie koncerty, gdzie na przykład nie znam kogoś, i idę i mówię, o kurde, co to w ogóle jest, no nie? Z Bring the Horizon miałem na przykład tak na Woodstocku, że jeszcze wcześniej gdzieś tam wiedziałem, że są, spoko, ale ich nie jakoś tam nie sprawdzałem, a na Woodstocku mówię, o kurde, co to w ogóle jest za koncert. Bardzo miło się z tobą rozmawia, rozmowa naprawdę szeroko się toczy, moglibyśmy... Moglibyśmy tutaj do rana. Przy jakichś kolejnych projektach, słuchaj, no liczę na to, że wam się uda gdzieś powydawać te materiały, żeby się kariera muzyczna i skillsy cały czas do przodu rozwijały. I na koniec byśmy może tutaj konkursik zrobili. Co do wygrania? Możesz pokazać? Tak. Do wygrania w konkursie mamy pierwsze solo i drugie solo. Pytanie konkursowe brzmi... Dla tych, którzy pilnie, uważnie oglądali, to tą odpowiedź znajdą i odpowiedzą. Kto pierwszy skomentuje tutaj pod tą naszą dzisiejszą rozmową, ten wygra te dwie płyty. Wtedy też ten, kto wygra, to musi się jakoś po prostu do ciebie zgłosić. Tak, do Czasa, tak. Blantes. Także... Na Facebooku można wyszukać i... Dokładnie, także myślę, że super. A pytaniem będzie, ile lat ma perkusista zespołu Rapto Łapto? Tak jest, dokładnie. Wszystkiego najlepszego, Charlie. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, powodzenia, żeby się wiodło jak najlepiej. Pozdrawiamy wszystkich widzów. Jak może chcesz coś dorzucić na koniec dla widzów MC Rozmowy Worldwide? Kupujcie polskie rapłyty i polskie nośniki w takim razie. Do zobaczenia w następnym odcinku MC Rozmowy. Subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco z nowościami. Bra. Ja.